Tak wyglądał skwer radiowej Trójki 14 lipca z kadru ogólnego, tak szczegółowego, a tak z perspektywy wypoczywających na leżakach i z pozycji na barana. Było słonecznie, dlatego nie mogło zabraknąć piaszczystej plaży w sercu miasta, muzyki oraz tańca. Bardzo dużo się działo podczas inauguracji Art Square Festiwalu 2018, który zainaugurowano w Szklarskiej Porębie. To była eksplozja kolorów i dobrych humorów. Ci, którzy zdecydowali się na udział w warsztatach, mogli spróbować swoich sił i stworzyć takie szklane cuda. Jeżeli Szklarska Poręba, to musi być obowiązkowo szkło. Coś innego z kolorami jak najbardziej. Błysk w oku w trakcie udziału w warsztatach widać było na każdym kroku. Można zrobić swój własny magnes. Można zrobić samodzielnie. Art Square Festival emanuje dobrymi wibracjami. Za jego organizację odpowiada szklarsko-porębiański Moksial. Tniemy, wyrzynamy, topimy to szkło, robimy ogrody w słoikach, sadzimy zioła. W tym roku organizatorzy w dużej mierze stawiają na naturalne piękno. Dzisiaj tutaj po prostu tworzymy ogrody wertykalne, są to ogrody pionowe, ogrody, które można zamontować zawsze sobie przy domu. Ci, którzy odwiedzą Szklarską Porębę tego lata, mogą spodziewać się naprawdę sporej dawki wrażeń i atrakcji, ponieważ Art Square Festival zakończy się dopiero 18 sierpnia. Wszystkie szczegóły dotyczące tej imprezy znajdą Państwo na www.szklarskaporeba.pl. Zapraszam przez cały rok, ale szczególnie przez całe wakacje.